Uwaga! Uważaj na bajer! Trzymaj z drugiej strony! Trzymajcie z drugiej strony! Trzymajcie trochę! Właśnie mokro jest, Tysu. A, jeszcze tam. Żebym to wczoraj zrobił, to by było dobrze. Ale już nie kapie. No na prosto nie będzie kapać, ale... Został nam jeszcze poza tą rundą finał, który odbędzie się w Biskupcu. To będzie 20 listopada i będzie 26 listopada tutaj w tym ośrodku właśnie w Krupiowskiej Krainie gala rozdania nagród. To też jeśli ktoś ma ochotę na galę się zapisać, to też dzisiaj można tutaj zapisać się u dziewczyn w biurze. Do meritum, czyli tak, mieliśmy już czasówkę, tutaj jeszcze jedna załoga 109, która niedawno przyjechała sobie zrobić czasówkę przed wyścigiem kobiet. Tutaj do wyścigu kobiet już widzę, dwie zawodniczki już się ustawiły. Jeśli jeszcze jakieś zawodniczki chciałyby jechać, to też oczywiście zapraszamy. Po trzy załogi przechodzą do finału i z dzikiej karty też trzy załogi, czyli po 9 w finale spotykamy się. Ogień na tłoki do samochodów? No to dobra, to słuchajcie. Wszystko wiecie, w razie by coś jeszcze było do zapytania, to zapraszamy tutaj do nas. Strażaków tutaj mamy, medyków mamy. Policję też mamy, też nad nami gdzieś tam czuwa oko proroka. Może mają drona, to może jakieś fajne ujęcia. Ten, po nagrywaniu. Nie, prędkości właśnie nie mierzą, nie ich rewir podobno. A więc na spokojnie, słuchajcie. No to dobra. To słuchajcie, to jeszcze tutaj tak, jedną czasówkę zrobimy. Właśnie tutaj Sławek zaraz podjedzie. I po tej czasówce wyścig kobiet. I potem tury ST, Proto i do przodu cały czas. Jak tam nastroje? Ja was trochę dzisiaj pokieruję. Bojowe. Bojowe czy nie? A, to szyno to co, równać czy nie równać tor? Dawaj. Szyna jedzie. Co? Jedziemy. Bez szyny. Na drogę. Ale Kacper... Tu grzeją chłopacy w góry. Kacper, będziesz dochował dzisiaj czy nie? Na pewno? Manik świadkiem. Mariusz, pamiętaj, że Kacper nie będzie dochował. Ale Kacper jedzie ze mną, ja nie umiem jeździć. Ale czekaj, to Mariusz, ty będziesz dochował? Bo jak Kacper ci doradzi, to wydachujecie. Bo Kacper to jest mistrz zachowania. Dzisiaj grzecznie. No prawie wydachowałeś na początku. Tak, tak właśnie muszą być czasami. Ale aż tak? Założenie jest, że nie dachujemy dzisiaj. Jacuś, a ty? Jak nastroje? Super. Elegancko. Trochę przerwy żeśmy zrobili, nie? No tak wiesz. No i dobrze. Coś tam będzie się działo. A jak rajd jest taki? Oprołdowy? Ty, w miarę spoko, fajnie, tak? Taki no, nowy teren już robił. No trochę. Błoto takiego, słuchaj, żeśmy zadali im, że normalnie ten, że tam w ogóle klękało wszystko. A najlepszy taki odcinek był, my go nazwaliśmy Tuminowy Las, nie? Tak, wiesz,
jakaś nazwa, ten, nie? Ale pierwsze początki były takie, że wiesz, jeden mówił, o, weźmiemy te dwie, nie? Jedno, dwie godziny brali, a już drugie zrezygnowali. No zadowolenie byli, że było to wszystko, mówił, no, fajnie, bo to wiesz. No i dzięki temu będzie się robić dalej. A i zawsze, wiesz, nie zmieniamy też, nie? Wiesz, bo ja tu przyczyniony do zmian, no to tam też i odcinki zmieniamy, i inaczej jadą, i w ogóle lokalizacje trochę. Początki dobre będą, elektroniczne, no. Ale powiem ci, że już nie wracam do normalnych, tradycyjnych. Ta elektronika jest zajebista, jeszcze do wraków to wymyślam. O, chyba zawodnicy nam już będą ruszać, to będzie druga tura ST. I będziemy ruszać, proszę bardzo. No właśnie, miałem powiedzieć. W dzisiejszym vlogu relacja z siódmej rundy 2022 Polskiej Ligi Wraków. Zapniemy go lekko tutaj na te twarde, co te dwa? Bo tutaj na, wiesz, bokiem go poszedł i dlatego, no to tak wiesz. Bo tutaj ja stałem na tym. Oni bokami w siebie i po prostu wiesz, i ten mu się zawinął nad nim. Z pilotem? Zobacz drzwi pilota. Czekaj. O ci mówię, bo tutaj jakieś... Nie. No co ty? Oni bokiem jechali i ten, i on wyszedł, czekaj. Tak specjalnie to nie walną, nie? Nie, bo by było na tym. Nie. Nie, bo gdyby wiesz, gdyby ten jechał tak, a ten mu zajebał tak, no to tak. Dobra, niech będą jechać czy nie? Tak, będą chyba. Tam czerwono zrobiłeś, zatrzymałeś czas, co? Tak, tak. Dobra. Jeszcze jest minuta 15. A. Chwilę przerwy, tutaj załoga, która właśnie nam tutaj na boku została, to postawiliśmy auto, tutaj uzupełnienie płynów i zaraz wznawiamy wyścig. I'm gonna go get some more.
to dawaj go tutaj. Dawaj go. Dawajcie, bo naprawdę to trzeba zjeść, a dla wszystkich nie mam, nie? No ja mogę to jeszcze nagrać, Kosia, o zobacz. A plusy w ogóle tego wszystkiego jest, mieć znajomych, którzy bardzo fajne rzeczy przywożą i to są... Cudowne, Ula Bezula, takie Ula Bezula nam tutaj takie rzeczy właśnie przekazała. Nie wiem, jak my to zrobimy, ale wiecie co? Ja myślę, że zostawmy to. No, 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 no co ty, no? Nie, zostawmy to i nie jedzmy. Lodówkę no mamy. Nie, no bo szkoda, no bo jak to zjeść? A nie zostawisz, no, że zmarnujesz. Nie zmarnujesz, ja tego będę pilnował. Ja będę tego pilnował sam sobie, sam osobiście sam. Nie, żarcik. Teraz tak, smycz dla pani jeszcze. Wiesz co, jeszcze tutaj takie naklejki. Naklejki, a tą jeszcze idę. Ale smycz musisz jeść. Czyli Ula Bezula nam tu zrobiła właśnie takie pyszności, zaraz będziemy konsumować. Żeby się nie zmarnowało. Wydarzenie niesamowite, jakże różne od różnych wydarzeń na terenie gminy Myszyniec. Ja staram się wspierać wszelakiego rodzaju aktywność. No to powiem tak, dostarcza wielu wrażeń, emocji, adrenalina niesamowita. Dzisiaj nie mogłam być od początku z racji wcześniejszych jakichś tam ustaleń, ale jestem tutaj, cieszę się, że zakończyło się to bezpiecznie. Gratuluję organizatorowi bezpiecznej organizacji całego tego wydarzenia. A że wydarzenie jest no, wspierane przeze mnie, to myślę, że ci tutaj stojący nie mają co do tego wątpliwości dlaczego. Brawo, brawo, brawo! Gratulacje. Pierwsze miejsce, czasówka, załoga numer 171. Zapraszamy. 171. I młoda kadra odbiera dzisiaj puchary. Gratulacje. No dokładnie. Gratulujemy. Pierwsze miejsce. Jeszcze nie, no ten. Pierwsze miejsce. Załoga numer 79. Zapraszamy. Brawo, brawo, brawo. To jest pierwsze miejsce finału SP. Gratulacje. Zapraszamy tutaj obok. Finał Proto. Trzecie miejsce. Załoga numer 84. Zapraszamy. 84 załoga. Gratulacje. No właśnie. No i co? Hip, hip, hura i puchary w górę. Hip, hip, hura, 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 hura. Brawo, brawo, brawo. Wielkie brawo tutaj dla was wszystkich za dzisiejszą walkę, za dzisiejsze właśnie zawody. I jeszcze raz tutaj dziękujemy właśnie ze swojej strony dla pani burmistrz za kolejne ciepłe przyjęcie i tutaj zapewnienie nam wszystkiego, co potrzeba. Strażakom, medykom, tutaj naszej całej ekipie.